myśmy się spotkali ostatnio w Idolu. Mhm. Ja jestem ciekaw, ja ci dam flamaster. Ja bym chciał, żebyś napisał, jakie masz wspomnienia związane ze mną, a ja napiszę, jakie mam z tobą. I mhm. potem zamienimy się kartkami i odczytamy. Uczciwie, dobrze? Dobrze, ja napiszę. Ale epitety, przyjaciółki, nie, epitety. Tak? Co ty robisz, niszczysz demokrację? Demokrację niszczysz. A to słyszałem, to był największy komplement, jaki słyszałem na swój temat. Że jak wypuściłem piosenkę Polsko, że jestem sprzedajnym antypolakiem, to nawet tata się ucieszy, mówi, no nareszcie. No ty masz taki problem jak Czarek Pazura, że ty jesteś jedynym rock'n'rollowym pisowcem, jakiego znam. Ale jakim pisowcem? Ja teraz ćwiczę lewy prosty, chcesz zobaczyć mój, o co ci kurwa chodzi? Come on. Słyszałeś? Jakby... Słuchajcie, umalowany facet mi grozi. No właśnie. Albo będzie bolało, albo będzie dziecko. Dobrze, no. Piszmy, co my, dobra. Ja napiszę tak. Poczekaj już. Poczekaj. Urwa mać. A co ja mam teraz robić? Nie, możesz nagrać kroki za sceną. Nie, no ja już. Ja już napisałem. No dobrze, powiedzmy, że tak jeszcze ci troszeczkę. Dobrze, dobrze. Będę miły. Dobrze, poczekaj, ja to wezmę ten stół, bo żeśmy tutaj z demokrację trochę. O. Dobrze, proszę. Ja odczytam, proszę. Proszę. To ja teraz, co Krzysiek o mnie pamięta? Chudy, bezczelny, błyskotliwy, napastliwy, egocentryczny, sympatyczny. Ojej. Najlepsza wieśniacka fascynacja, najgorsza. Tak. Najgorsza wieśniacka fascynacja Iron Maiden. No, to ale tak było. Znaczy, przepraszam cię, bo ja napisałem prawdę. Nie, napisałeś prawdę, tylko ja mam akurat problem z tą fascynacją Iron Maiden. Nie wiem, na czym to polega, ale jeżeli odpowiednio wcześnie, w dzieciństwie, zarażą cię tym bakcylem Iron Maiden, to jest tak, że ja nie słucham tego zespołu od lat już. Ale śpiewałeś tak jak Bronek Dyniak. Tak, natomiast jakby w tej chwili Bronek Dyniak zadzwonił, że słuchaj, trzeba iść się bić, jakby założyć koszulkę Iron Maiden i lecieć na drugi koniec świata i bić się z wrogami Iron Maiden, to ja bym to zrobił. Nie, Kasia, przepraszam, znasz Iron Maiden? I całe szczęście. Ale przecież nie powiedziała jeszcze. Nie znoszę tego typu muzyki. Nie lubisz, jak tak grają, tak? Nie lubię długich włosów. Musisz mieć 13 lat. Ja ci opowiem króciusieńką anegdotę. Króciusieńką. Kiedyś grałem z Kasią Nosowską w Gdyni i grał z nami zespół, w tym samym mieście spali z nami w hotelu, zespół Stomp. Nie wiem, czy kojarzysz. Oczywiście. Grają na szczotkach, na piłkach do kosza. I to jest zbieranina ludzi, tak, zbieranina ludzi z całego świata, więc zaproponowałem wspólną imprezę, akurat Kasia pojechała do domu, zostawiła nam duży apartament i wsiedliśmy do windy i był czarnoskóry chłopak z Gibraltaru, był rudy, blady chłop z Manchesteru, była dziewczyna z Australii, no cały świat. I ni stąd, ni znąd, nie wiem, co mi przyszło do głowy, zacząłem recytować Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Tak się zaczyna Number of the Beast. I dwóch chłopa, którzy później na imprezie, jeden puszczał Boba Marleya, drugi tam puszczał Oasis, stanęli na baczność i zaczęli recytować ze mną. To jest taki baksel, który... Nie wiem, jak to wyjaśnić. No. Muzyka straszna, ale... To znaczy, że was, wieśniaków, jest więcej. Tak.